Proszę ciebie, nie przerabiajmy tego po raz wtóry. Nie krzycz na mnie, jestem w pracy, muszę się skupić, a ty mi zawracasz po prostu głowę swoimi bezsensownymi jakimiś paranoicznymi problemami. Możesz na mnie nie krzyczeć? No dobra, okej, wiem, że jak... Dobra, jestem teraz w pracy, powinnam się skupić, a ty mi przeszkadzasz. Porozmawiamy w domu, tak? Najwyższa cię wzywa. Teraz, zaraz, już. Dobrze. W domu dokończymy tę rozmowę, okej? No, nie obrażaj się już. W domu porozmawiamy, tak? No, na razie. A oto nasza Eclipsing Star. Widzę, że nie wiesz, jak cię tutaj wszyscy ostatnio nazywają. Gwiazdo zaćmieniowa. I co? Nie domyślasz się dlaczego? Raz robisz genialne rzeczy, a zaraz potem totalne pudło. I tak wciąż. Przypomnij mi proszę swój ostatni projekt. Wolę do tego nie wracać. No właśnie. Liczę na to, że nie chcesz być wiecznie gwiazdą zaćmieniową, dlatego wysłałam ci wytyczne co do PCO na maila. Skup się. Nie chcę więcej żadnych wpadek. Gwiazda ma rozbłysnąć. Inaczej nic z awansu. Rozumiesz? Mam nadzieję, że nie zrobisz naszej gwiazdeczki supernowej. Z Ewy? To niemożliwe. Ona jest całkowicie przewidywalna. Działa według zasad. Nie wychyla się. Może tym razem to my zmienimy zasady. Powiem szczerze, już wykonałem pewne kroki, aby ułatwić twojej Ewuni zadanie. Jestem pewien, że dzięki twojej przychylności Ewa skusi się na owoc. To znaczy? Dobra, muszę się skupić. Mało czasu, a taki wybór. Ten nie. No ten też nie. No Jezu, za stary. Za młody. Boże, skąd oni się biorą? Nie. Niemożliwe. No naprawdę nikt już nie ma poczucia godności. Ten. Porażka. Nie wierzę, no. Dobra, muszę się zdecydować. Może ten? Cholera! Tylko twoja sąsiadka.
Cześć, skarbie. Zrobiłem obiad. Hej, dzięki, ale wiesz co, nie jestem głodna. Czemu? Kochanie, tyle razy ci mówiłam, jesteś dla mnie najważniejszy. Ale zrozum, no praca też jest dla mnie istotna, no i wymaga to poświęceń. Obiecuję ci, jak dostanę awans, wszystko się zmieni. Będzie dobrze, naprawdę. Chodź. Nie tam, tu! Co zamknięte? Panie! Panie! Wyrażę. Proszę nie przeszkadzać. Może mieć broń. No już, już. Wyszukają pana Kasia. Ty wyjeżdżasz, czy coś? Nie, to ja cię spakowałam. Tak jak rozmawialiśmy, musisz się wyprowadzić. Ale ja się dopiero wprowadziłem. Nie przerabiajmy tego po raz kolejny. Znasz zasady. Jak przyjdzie czas, musisz się wyprowadzić. Ten czas właśnie nadszedł. Koniec, kropka. Ustalaliśmy to.
Jak tam? Wszystko gotowe? Zdecydowanie. Kontakt nastąpi już dziś. Fantastycznie. O co PCO? I placebo. Cóż mam powiedzieć więcej? Powodzenia, Ewo. Ostatnio superwizor zmiany powiedział mu, że będą redukcje i jak będę się dalej tak opieprzał, no to wiadomo. Kto? Co kto? No ten super coś tam. Superwizor. No taki kierownik, szef. A ty czym się zajmujesz? Ja jestem księgową. Taka nudna, papierkowa robota. Wiem, co to księgowa. Moja macocha była. Żenia. Mogę do ciebie mówić Żenia? Tak, z Ruska jakoś. Nie wiem, nie. No proszę, zgódź się. Albo Jerry. Nie wiem. Bo Ewinia będzie smutna. Muszę iść do kibelka. Idziemy do łóżka? Co to? Witaminka na wzmocnienie. Poprawi. No wiesz. Ja nie jadam leków. Coś wczoraj żeni nie wyszło. A poza tym to witamina, a nie lekarstwo. Zobacz, Ewunia też bierze. No dobra, dawaj. Musimy brać regularnie i wtedy wszystko będzie ekstra. Wiesz już chodzą zakłady, że nie dasz rady? Z czym? No z tym twoim, Eugeniuszem.
Brzenia, co ty tutaj robisz? No co? Oglądam mecz. Poza tym miałaś się tak do mnie nie zwracać. Nie lubię tego. Brzenia, ale skąd masz klucze? Dorobiłem. Chciałaś, żebym tu był, więc jestem. Brzenia, twoja praca? Nie ma pracy. Dostałem czerwoną kartkę. Nie muszę wracać do Amazona. To co będziemy robić, Żenia? No jak to co? No Żenia, co ty robisz? Nie teraz. Co? Jesteś zmęczony, powinieneś iść spać. No, w sumie masz rację. Miałem dzisiaj ciężki dzień. Dobranoc. Żenia, ja się spieszę do pracy. Otwórz, proszę. Chyba nie znamy. A skąd miałabyś mnie znać? No to ja wiem o tobie wszystko, złociutka. Żenia, kim jest ta kobieta? Spokojnie. To moja siora, Malwina. Słuchaj, Ewa, albo Ewucha, nie nazywaj mojego brata tak po rusku, bo ja tak nie lubię. On ma na imię Eugeniusz, rozumiesz?
A poza tym, co ty mu dajesz za świństwo? Co to za pigułki? Eugeniusz mi to dał. Sama je sobie weź. Najwyższa cię wzywa. Dzwoni, a ty nie odbierasz. Ewa! Co? Jak tam postępy w pracy? Jak widzę, mija już 3 tygodnie. Dobrze, jeszcze tydzień i będę miała pełne wyniki. A raport... Tak. Pełny raport musi być jak najszybciej. Prezes i zarząd już mi głowę suszą. No wiesz, badania i eksperymenty swoją drogą, a wyniki muszą być. No, to wszystko. Zobacz, co znalazłem. Jedna była między półkami, druga w kuchni. Na szczęście w kibelku nie było. Co? Co to jest? A, futereczko, piesuni. Futro psa? Jakiego psa? No tego gnojka, co ciągle szczekał i szczekał. Teraz już nie będzie. Co? Dlaczego to zrobiłeś? No, przecież sama mi kazałaś, nie pamiętasz? Działu HR-u. I teraz pytanie, czy my mamy w ogóle jakieś informacje z laboratorium? No właśnie nie ma jeszcze. Dobrze, to proszę zgłoś to, bo chciałabym mieć jak najszybciej informacje. Dobra, proszę. A teraz nasza gwiazda w końcu rozbłysła. Chociaż nie całkiem sama. Pomógł jej brązowy karzeł. Taka mała gwiazda. Wiem, co to są brązowe karły. Jeśli mogę coś powiedzieć... Ależ, proszę bardzo. Wydaje mi się, że procedury badawcze zostały przekroczone. To jawna ingerencja w życie prywatne. O tym nigdy nie było mowy. Kochanie, spokojnie. Czy ty naprawdę myślisz, że tak ważne badania zostawilibyśmy całkowicie bez żadnej kontroli? Obiekt badań musi być pod pełną wiwisekcją. To było, jest. I będzie. No ale co teraz, kiedy on usunął wszystkie kamery? Coś ci pokażę. Zapomniała. Jak pamiętasz, mamy jutro małą imprezę. Co? No przyjdzie kilku gości. Jowita, koledzy z pracy. Ale ja ich nie znam. No to poznasz.
Pogadamy, może potańczymy. Będzie fajnie. No nie, nie wiem co. A teraz masz zrobić zakupy. Tutaj masz listę. Przez kuku. Już, już, już. No, no to dobrze. Cukier, chipsy, jabłka. Co? Dobra. Tomek? Musisz ratować swoją Ewę. Obecnie pracuję nad tajnym projektem dotyczącym kontroli ludzi. Do tego będą służyć tabletki. I być może ona je zażywa. A dziś w jej mieszkaniu odbędzie się test. Pytanie brzmi, jak zachowa się Ewa i co zrobi. Lepiej ratuj tą swoją księżniczkę, jeśli tobie na niej zależy. Żenia, mógłbyś otworzyć? Dobrze. Cześć, nie spodziewałam się. Cześć, nie krępuj się. Od czasu do czasu lubię zejść z Olimpu i przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. W takim razie jestem podwójnie zaszczycona. Co podać do picia? Wystarczy szklanka wody. A gdzie jest ten słynny Eugeniusz? Żenia, przedstaw się. Jakże miło mi poznać. To co, Ewunio? Chyba czas na mały pokaz. Żenia, na kolana. Żenia, na kolana do ciebie mówię. Ewa? Ewa, musimy porozmawiać. Ale o czym? Czy mamy w ogóle przyjemność się znać? Chodź ze mną. Proszę pana, chodź. No, niech mnie pan zostawi, ja pana nie znam. Ewa, nie żartuj sobie, chodź. No zadzwoni na policję. Nie będzie to konieczne. Jowita chyba ma rację, to nie będzie konieczne. Tomku, czy my się znamy? Nie, ale znam wasze metody. Chcecie kontrolować ludzi, ich umysły, nasz związek. Ewo, najlepiej będzie, jak ich wszystkich stąd wyprosisz. Proszę, wyjdźcie stąd wszyscy! Nie tak szybko. Najpierw pokaż mi, co osiągnęłaś przez te 30 dni. Żenia, wyprowadź go stąd. Na co ten pośpiech? Lepiej zobaczmy, jak nasze PCO, czyli Peace of Control and Oblivion, zadziałało przez te 30 dni. Ewo, powiedz mi proszę, czy znasz tego faceta? Nie znam. Ewa... Ewa, nie żartuj! Jesteśmy parą od roku! Chyba ten facet ci się naprzykrza, prawda? Bo nam bardzo. Ewa, wyprowadź ich stąd wszystkich! Proszę, wyjdźcie stąd wszyscy. Nie tak szybko, kochanie. To przyszedł czas, żebyś pokazała, na co cię stać. Ewo, zrób to.
muszę przyznać, że twój bezpośredni udział w eksperymencie to było genialne posunięcie. Kontrahenci są zachwyceni. Oprócz planowanej kontroli mamy tu jeszcze bardzo ciekawy efekt uboczny. Totalna amnezja. Nawet regres hipnotyczny nie jest w stanie przywrócić najmniejszego wspomnienia. Tylko pogratulować. Proszę. Świetnie, że jesteś. Mercedes, chciałabym, żebyś powiedziała nam, co łączyło ciebie i Ewę. Podobno byłyście blisko. Ja i Ewa byłyśmy przyjaciółkami z pracy. Ale po tym, co zrobiła, coś strasznego. Po prostu brak mi słów. Kochanie! Na podłogę. Teraz jesteś psem.